Dzień dobry. Na 28 kwietnia mamy w książeczce z Biblią na co dzień następujące słowa. Skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana Boga waszego. Czytam jeszcze raz. Skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana Boga waszego. Ta myśl z pierwszej księgi Kronik, która trochę podsumowuje historię Izraela, jest wezwaniem do tego, żeby Boga szukać. No ale ktoś z was zapyta, jak Boga szukać? O co chodzi? Czy nie można go znaleźć? Dziwne. Kiedy czytałem ten fragment, przyszło mi na myśl to, co dzieje się, kiedy wracam do domu. Mój syn, 3-latek, w momencie, kiedy wchodzę do domu, szybko biegnie gdzieś się schować. I zanim zdążę zdjąć buty i tak dalej, już słyszę krzyk: tata, szukaj mnie! Szukaj mnie! I wtedy wszyscy rodzice znają tę zabawę. Idę, udaję, że nie mogę go znaleźć, aż w końcu go znajduję i on pełen radości cieszy się, że został znaleziony. I zastanawiałem się nad tym, czy to nie ma czegoś wspólnego z tym właśnie wezwaniem z Księgi Kronik. Do tego, że Bóg wzywa nas do szukania Go, ale tak naprawdę On dał nam już wskazówki, gdzie Go szukać. No bo gdybym zaczął szukanie Boga od tego, że zacznę pytać każdej możliwej osoby w moim towarzystwie, nie w moim towarzystwie, mającej o tym powiedzieć, czy nie mającej, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, jak Boga znaleźć, no to przecież nic mi to nie da. Dowiem się tylko, że każdy z nich patrzy po swojemu, trochę inaczej. Ale może tak jest, że Bóg dał nam wskazówki, gdzie Go znaleźć. I przecież takie wskazówki są. Gdzie Go szukać? Jak Go znajdywać? Te wskazówki możemy znaleźć najpełniej w jednym miejscu. W Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie, który mówi o tym, że Jezus jest Bożym Słowem skierowanym do mnie. Że obietnice, które zostały dane, są aktualne. I że w tych obietnicach, w nowych sytuacjach życia, codziennie na nowo mogę szukać wzmocnienia, pokrzepienia. Czasami to będą też słowa konfrontacji z tym, jak myślę o sobie, co myślę o sobie i jaki jestem. Ale to jest miejsce, gdzie mam szukać. W przekładzie Biblii Marcina Lutra, w jednym z późniejszych wydań, zaczęto zaznaczać najważniejsze Boże obietnice wytłuszczonym drukiem, po to, żeby można było je szybko znaleźć. Żeby można było je szybko odnaleźć i cieszyć się nimi, żeby się ich trzymać, uczyć ich na pamięć i wzmacniać się w tym, że Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. I takiego dobrego szukania i znajdywania Boga w Jego obietnicach, w Jego miłości, w Jego dobroci, łaskawości i Jego prowadzenia na co dzień Ci dzisiaj życzę. Zostań z Bogiem.